W marcu 1986 roku otwarto w Łodzi zajezdnię przy ulicy Telefonicznej. Był to wówczas bardzo nowoczesny obiekt. Dziś miłośnicy tramwajów świętowali jubileusz zajezdni, która wciąż jest najmłodszą zajezdnią w Polsce. Teren zajezdni to aż 10 hektarów. Na nich mieszczą się budynek podstacji, hala przeglądów, myjnia, hala napraw i budynek warsztatowo-socjalny. Jest to zajezdnia, która została wybudowana z rozmachem na dużym terenie. Miejsca jest tutaj dużo. Pracownicy mają ładne, widne warsztaty. Tutaj nawet między tramwajami na hali można wózkiem widłowym przejechać. W zajezdni przy Telefonicznej można pomieścić wszystkie tramwaje należące do łódzkiego MPK, czyli ponad 400. Dziś z okazji jubileuszu miłośnicy tramwajów mogli nie tylko obejrzeć dokładnie zajezdnię, ale także zobaczyć, jak naprawia się tramwaje. Interesuję się techniką oraz fotografią. Uważam, że jest to po prostu ciekawe. Tramwaje takie są ciekawe, ponieważ tam jest dużo elektryki. To są duże tramwaje. Ja lubię zawsze duże maszyny i dlatego mnie to ciekawi. Miłośnicy tramwajów pojechali także na wycieczkę po Łodzi tramwajem z lat 80. minionego wieku. Został on z okazji 20-lecia zajezdni Telefonicznej przemalowany w barwy historyczne, czyli w takim malowaniu te tramwaje jeździły od lat 80. jeszcze do lat 90., prawie do początku XXI wieku. W ostatnich latach w związku z zakupem tramwajów PESA rozpoczęto modernizację zajezdni, tak aby mogła ona obsługiwać nowoczesne wagony.